Naprawdę to był wyjątkowy rok 2014 dla polskiego kina i bardzo bym chciała, żeby Tomasz Kot otrzymał paszport polityki, ale bardzo bym też chciała, żeby Janek Komasa ten paszport polityki otrzymał. No więc jestem szczęśliwa, że on go otrzymał. Szkoda, że nie było dwóch paszportów. Natomiast inni laureaci właściwie tak też typowałam w innych kategoriach. Zwłaszcza cieszę się, że w muzyce popularnej Pablo Pavo, a Quadrofonik z takim swoim bardzo swoistym podejściem do muzyki poważnej, popularyzatorskim, ale jednocześnie na bardzo wysokim poziomie otrzymał ten paszport. Najbardziej zaskakujący dla mnie to z kolei laureat w kategorii teatr, bo zresztą mam nadzieję, że będę go mogła jeszcze tutaj spotkać i o tym spektaklu porozmawiać. Jego skojarzenia dziadów mickiewiczowskich postaci tego dramatu z postaciami amerykańskiej kultury i popkultury są zaskakujące, uzasadnione w tej jego inscenizacji, no ale jak do tego doszło, to mnie bardzo interesuje.